Cześć, jestem Romek. Opowiem wam historię, którą będę pamiętał do końca życia. A wszystko zaczęło się od znalezienia starej mapy. Wskazywała ona drogę do skarbu. Wystarczyło pojechać przez las, minąć miasto, a potem krętą drogą znaleźć rzekę, która prowadziła do morza. Na końcu trochę marszu przez pustynię, by dojść na miejsce. Postanowiłem wyruszyć natychmiast. Jednak nie obyło się bez problemów. Auto przestało jechać. Wtedy z pomocą przyszedł mi żon. Dalej pojechaliśmy już razem. Wkrótce jednak napotkaliśmy kolejny problem. Rwąca rzeka zaczęła wylewać. I wtedy podpłynął do nas Franek. Od tej pory podróżowaliśmy we trójkę. Mapa wskazywała koniec podróży. Zacząłem kopać w miejscu, gdzie powinien być skarb. Znalazłem jednak kartkę, na której było napisane: prawdziwym skarbem jest przyjaźń. Wtedy zrozumiałem, że taki skarb to najcenniejsza rzecz na świecie i że zawsze możemy na siebie liczyć.